Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, witam też bardzo wielkopostnie, chociaż jak wiemy ten święty okres czasu rozważania męki i śmierci Jezusa Chrystusa dobiega końca. Zauważmy, dzisiaj jest ostatnia niedziela tego świętego czasu, tak zwana niedziela palmowa, czyli niedziela męki pańskiej. Niedziela palmowa, właśnie dlatego Państwo widzą w moich dłoniach palmę, symbol tej niedzieli, ale proszę zauważyć, że właśnie z tą palmą w tę niedzielę do kościoła nie przyjdziemy. No, są takie obostrzenia, są takie prawa, są takie przepisy, dlatego też proszę nie zapominać. Mamy w domu jakieś tam palemki. Może kupiliśmy na bazarze kaziukowym, może żeśmy zrobili własnoręcznie, może żeśmy zdobyli w jakiś inny sposób. Dlatego też wyciągnijmy tę palmę, weźmy ją do ręki, pobłogosławmy i pomyślmy o tym właśnie uroczystym wjeździe Chrystusa do świętego miasta Jerozolimy, który wjeżdżał na osiołku, który był witany bardzo uroczyście przez mieszkańców tegoż miasta, a szczególnie przez chłopców żydowskich, którzy wszyscy śpiewali Hosanna synowi Dawidowemu, a więc niech żyje król, niech żyje Mesjasz. Oczywiście rzucali pod jego nogi gałązki oliwne i na pamiątkę tegoż wjazdu, na pamiątkę tych właśnie rzucanych gałązek, obchodzimy dzisiaj niedzielę palmową, chociaż jak mówię, w formie bardzo okrojonej, a więc w formie bardzo smutnej, ale zechciejmy zauważyć, że właśnie ten smutek niech będzie takim smutkiem, którym jest nadzieja i którym jest właśnie ta nadzieja religijna, że Chrystus, który wjeżdża do świętego miasta Jeruzalem jako ten zwycięzca, jako ten król, że wjedzie też do naszego miasta, że wjedzie też do naszego kraju, że wjedzie też do naszego współczesnego świata i że swoją boską mocą i swoją wielką miłością do człowieka zmniejszy właśnie tego rodzaju nieszczęście, które dotyka każdego i każdą z nas, kochani. O to modlimy się i o to wołamy do Chrystusa, który wjeżdża do świętego miasta Jeruzalem. Niech On wjedzie do naszych serc, niech On wjedzie do naszego współczesnego świata. Niech ten Jego wjazd okaże się wjazdem zwycięskim, pełnym zwycięstwa, pełnym mocy. Niechaj zostanie właśnie pokonana ta zaraza koronawirusa, która tak bardzo mocno nas dotyka, która tak bardzo wytrąca ten świat z równowagi, która go zatrzymuje, która hamuje jego, która nawet jego cofa. Proszę Państwa, nie będę tutaj się za mocno rozwijał, my o tym wszyscy bardzo dobrze wiemy. I warto tutaj też wspomnieć, troszeczkę cofnąć się do tyłu, a mianowicie w ubiegłym tygodniu, 2 kwietnia, obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci naszego wielkiego rodaka Jana Pawła, oczywiście świętego Jana Pawła II. Kochani, zechciejmy powierzyć to wszystko, co my przeżywamy obecnie, temu naszemu wielkiemu rodakowi. Niech on zapuka do Chrystusa, któremu tak mocno zaufał. Niech on przytuli nas do Matki, Matki Jezusa Chrystusa, naszej Matki, o której mówił, czy do której mówił Totus Tuus o Mario, cały Twój jestem o Mario. My też powtarzajmy za papieżem właśnie w taką rocznicę, czy w atmosferze takiej rocznicy właśnie śmierci, że jesteśmy jej, że chcemy należeć do niej, a ona jako uzdrowicielka chorych niechaj ogarnie nas swoją matczyną opieką i byśmy tak jak właśnie jej syn, byśmy tak jak święty Jan Paweł II, jej taki też można rzec umiłowany syn, by to wszystko spowodowało, że właśnie to nieszczęście oddali się, że to szczęście będzie mniejsze, że nie będzie współczesnego świata, współczesnego człowieka tak bardzo mocno trzymało w ryzach. To jest, proszę Państwa, naprawdę, mówiąc językiem poety, jak to często podkreślam, ból w ból. Poza tym wracajmy też do dzisiejszej niedzieli. Jak wiemy, ta niedziela, powiedziałem, to niedziela palmowa, czyli niedziela męki pańskiej. W ten sposób rozpoczynamy wielki tydzień. Wszystkie dni w takim wielkim tygodniu są wielkie, dlatego właśnie nazywamy ich wielkimi. One prowadzą nas bezpośrednio do świąt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A tu już od dzisiaj, za tydzień, kochani, będziemy przeżywali te zwycięskie, te radosne święta, święta zmartwychwstania naszego Pana, naszego Zbawiciela. Ale zanim to nastąpi, to wcześniej jeszcze właśnie tydzień paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i oczywiście symbole Wielkiego Tygodnia czy Triduum, które Państwo widzą na moim zapleczu, grób czy symbol właśnie tego grobu. On jest bardzo skromnie przygotowany, no ale w tym tygodniu czy w tym czasie tej właśnie pandemii, właśnie ta skromność w jakiś sposób nas zobowiązuje. Dlatego właśnie ta skromność, ona wynika nie z jakiegoś ubóstwa, nie z jakiejś biedy, ale ta skromność jest właśnie podyktowana tym, że mamy być ludźmi pokornymi. Proszę Państwa, ta pokora i jeszcze raz pokora. Umiejmy właśnie na wzór Chrystusa
na wzór jego serca pokornego, być właśnie w tym wszystkim pokorni. I oczywiście ta pokora niechaj będzie polegała także na tym, że dostosujemy nasze życie do wymagań, tych właśnie wymagań, które podpowiada nam państwo, czy które podpowiada nam Kościół. Jeżeli chodzi o Tryduum Paschalne, to oczywiście mam na myśli Wielki Czwartek. Jest to właśnie dzień ustanowienia Świętego Sakramentu, Sakramentu Kapłaństwa. Jest to dzień wdzięczności Chrystusowi za dar Eucharystii i za dar kapłaństwa. My, kapłani, bardzo serdecznie prosimy o modlitwę. My też zdajemy sobie sprawę, że nasze życie kapłańskie często nieraz uwłacza naszemu kapłaństwu, że nie zawsze jesteśmy kapłanami na wzór serca Jezusowego. Dlatego też właśnie i prosimy o modlitwę, a jednocześnie prosimy o przebaczenie właśnie w takim dniu kapłaństwa, w takim dniu właśnie Eucharystii, który to dzień pozwala nam na to, żebyśmy zrobili taką refleksję, zadumę, a jednocześnie my jako kapłani, żebyśmy zrobili głęboki rachunek sumienia, głęboki taki remament, jeżeli chodzi o nasze kapłaństwo, jeżeli chodzi o nasze relacje do Was, kochani, do Was jako ludzi, którzy jesteście właśnie członkami Kościoła, którzy stanowicie ten Kościół i którym my mamy Wam służyć. Poza tym, proszę Państwa, Wielki Piątek jest to właśnie ten dzień, kiedy nie mam mszy świętej, jest to dzień śmierci Pana Jezusa, adoracja grobu Pańskiego, adoracja Chrystusa, chociaż będzie właśnie jak ta forma okrojona, ale przyjdźmy do Kościoła. No oczywiście Wielka Sobota, proszę Państwa, tak, Wielka Sobota, to jest święcenie pokarmów, tak masowo przychodzimy w takim dniu, w tym roku oczywiście nie będzie tego, ale proszę zauważyć istotę Wielkanocy, czy istotę Świąt Zmartwychwstania, nie jest święcenie pokarmów. My jako ludzie tradycji zwracamy uwagę na to bardzo mocno i my do tradycji przywiązujemy bardzo taką ogromną wagę. Niech nie zabraknie tych święconek w naszych mieszkaniach, niech nie zabraknie właśnie tego pokarmu wielkanocnego i sami pobłogosławmy właśnie te pokarmy. Mamy prawo takiego błogosławieństwa. Zobaczmy, gdy wychodzą małżonkowie czy młodzi ludzie do ślubu, to błogosławi ich rodzice, błogosławi mama, błogosławi tata. Wy jako rodzice, gdy dziecko jest przyniesione do kościoła, bo zostało chrzczone, błogosławicie swoje dzieci. Więc właśnie w takim dniu, czy w ten poranek wielkanocny, bardzo proszę, by właśnie takie błogosławieństwo niech będzie miało miejsce w naszym życiu. Pobłogosławmy te wasze wszystkie pokarmy, a szczególnie jajko, znak nowego życia. Kochanie, życzę na ten wielki tydzień, życzę Bożego błogosławieństwa, życzę, jeszcze raz podkreślam, tej pokory i wszystkiego najlepszego i radosnego oczekiwania na to zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, nad piekłem i nad szatanem. Naszą śmiercią, naszym piekłem, naszym szatanem. Pozdrawiam serdecznie, proszę na zakończenie naszego spotkania, jak zwykle przyjąć Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie z Bogiem.